A docierają do ciebie te miłe głosy wszystkich fanów, internautów? Jesteś nimi zaskoczony? Miło ci, czy obojętnie obok nich przechodzisz? Słuchaj, docierają do mnie różne głosy, natomiast ja już dawno się nauczyłem tego, że będąc osobą publiczną, to jest jasne, że mamy różne oceny, przychylne i nieprzychylne. Często te nieprzychylne są wyrażane w wulgarny sposób. Te, pan, delete, dziękujemy bardzo, bo nie ma co dyskutować z ludźmi, którzy no jakby dyskusji nie chcą. Natomiast no, choćby mój profil instagramowy, który szczerze mówiąc akurat prowadzę sam, dowodzi tego, że póki ktoś chce ze mną dyskutować w taki przyzwoity sposób, nie ma problemu, jestem gotów na dyskusję. A powiedz mi, czy prawdziwe jest stwierdzenie, że ty masz, że ty masz po prostu partnera, że jesteś zakochany? Czy ta piosenka to po prostu było wyznanie, którym wyznałeś, czy po prostu to jest fakt, że jesteś zajętą osobą? Tym, co zrobiłem i jutrzejszą premierą teledysku, chcę powiedzieć, że wszyscy, którzy kochają na różne sposoby, bo to nie jest jakby tylko sytuacja ograniczona do gejów i lesbijek, ale dotyczy różnych rodzajów wykluczeń społecznych w miłości. Niech się nie lękają, niech się nie boją, bo to wszystko jest dobre i normalne wbrew temu, co by chcieli powiedzieć wam inni, którzy zaprzeczają no, oczywistej oczywistości, cytując prezesa. Natomiast musicie mi wybaczyć, ja nie mam takiej ochoty opowiadania o swoim życiu prywatnym. Nie dlatego, żebym coś chciał ukrywać, tylko dlatego, że wiesz, każdy z nas te granice prywatności określa na swój sposób. I ja mówię tak. Tak, jest tak jak jest, proszę bardzo, obejrzyjcie telewizję, zobaczcie piosenkę. Jeśli będzie chociaż jedna, dwie, siedem osób, którym to pomoże, szczególnie z mniejszych miasteczek, z małych społeczności, z blokowisk też być może w dużych miastach, to wszystko jest okej. Natomiast w tym momencie, w którym chcielibyście zajrzeć w okna mojej sypialni, dron się wyłącza. To nie jestem ja. To w takim razie posypuję głowę popiołem. Nie. Przepraszam za to pytanie i ostatnie pytanie, absolutnie ostatnie. Pozwól mi powiedzieć jeszcze jedno. Każde pytanie jest dobre i to jest tak, że każdy z nas określa dla siebie to, co chce pokazywać, a czego już nie. I mamy bardzo wielu ludzi, którzy te granice mają przesuniętą znacznie dalej i nie widzę w tym nic złego, po prostu tylko pozwól mi być sobą, więc nie, to nie jest tak, że ja czegoś tutaj zabraniam, czy jestem zły na jakiekolwiek pytania. No to właśnie to ostatnie pytanie, czy zauważyłeś, że po tym wszystkim, co się wydarzyło, po tym twoim wyznaniu, coming out'cie, czy zauważyłeś, że jakoś paparazzi wokół ciebie zaczęło się więcej pojawiać na przykład? Wiesz, nie wiem, co odpowiedzieć, żeby przypadkiem tak się nie stało. Okej. No i tym pozytywnym akcentem, załóżmy, że pozytywnym, kończymy rozmowę. Dzięki, Andrzeju. Dziękuję.